Jesteś właścicielem samochodu z systemem bezkluczykowym i obawiasz się kradzieży? Odwiedź zabezpieczauto.pl i dowiedz się, jak możesz chronić swój samochód przed złodziejami. Zabezpiecz Auto to polski producent nowoczesnego immobilizera Canlog. Zaawansowana technologia i indywidualne podejście gwarantują skuteczność działania także w przypadku aut hybrydowych i elektrycznych. Instalacja systemu nie narusza gwarancji pojazdu, a urządzenie posiada homologację pozwalającą uzyskać zniżki na ubezpieczenie. Odwiedź zabezpieczauto.pl. Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o koreańskim przeboju w klasie aut kompaktowych, czyli nowej Kia e-Ceed. Miałem okazję testować ten model, gdy w zasadzie tylko wszedł do sprzedaży, ale tym razem nadarzyła się okazja, aby sprawdzić, jak nowa Kia e-Ceed sprawuje się jako hybryda, a dokładniej mówiąc, jako hybryda typu plug-in. Jeśli zastanawiacie się, czy kupno takiego samochodu ma już dzisiaj sens, zapraszam na test. Zacznijmy sobie od szybkich technikaliów, czyli co to jest za jednostka, która jest tutaj pod maską, a w zasadzie w całym samochodzie. A więc tak, jako podstawową jednostkę benzynową mamy wolnossący silnik o pojemności 1,6 litra i mocy 105 koni mechanicznych. Silnik elektryczny natomiast to 8,9 kWh, rozwijający moc 60,5 konia mechanicznego. Łączna moc tych jednostek jest określona jako 141 koni mechanicznych. Wiadomo, to nie sumuje się jeden do jednego. Każdy silnik ma w innym momencie maksymalny moment obrotowy, także 141 koni jako całość. I pierwsza rzecz, którą musicie wiedzieć, jeśli bylibyście zainteresowani zakupem takiego samochodu, to, że jest on dostępny tylko i wyłącznie jako kombi, czy jak to określa Kia SW. Także jeśli jesteście chętni na zakup na przykład hatchbacka czy Proceeda, no to niestety ta jednostka tam dostępna, przynajmniej na razie, nie jest. Można też kupić Exceeda, czyli SUV-a, crossovera, zwał jak zwał, ale ogólnie jeśli chodzi o samego Seeda, to tak jak mówię, tylko kombi. Skąd taka decyzja? No myślę, że najprostszym rozwiązaniem jest to, że bateria po prostu mocno zmniejsza pojemność bagażnika. Tak jak standardowo w Seedzie bagażnik ma pojemność 625 litrów, tak tutaj ta pojemność została dość mocno okrojona do 437, co i tak moim zdaniem po pierwsze nie jest słabe, chociaż jak macie na myśli, że kupujecie samochód kombi, no to jednak ta wartość może wydawać się mocno średnia, ale muszę zauważyć jedną rzecz. Spójrzcie, ta pojemność, która została zabrana ze schowków pod podłogą bagażnika, więc wiadomo, jeśli ktoś z tego korzystał mocno, no to słabo, ale ta podstawowa luka bagażowa nadal jest spora i ja bym się tutaj jakoś mocno nie przejmował tym, że ta pojemność na papierze wygląda słabo, bo bez problemu myślę, że możemy się w ten wariant zapakować z całą rodziną. To, co też ważne, to wariant plug-in od wersji benzynowej jest cięższy od ponad 200 kg, co oczywiście wpływa już na samo prowadzenie, na spalanie, ale o tym powiemy sobie troszeczkę później. Przy czym miejcie taką świadomość, że ta różnica jest dosyć duża. Na co ona wpływa? No na przyspieszenie. Dlatego, że standardowo wydaje nam się, że kupując czy mając samochód w jakikolwiek sposób zelektryfikowany, będziemy wyprzedzać wszystkie samochody dookoła, a katalog Seeda plugina podaje, że sprint do 100 km na godzinę trwa 10,8 sekundy, co wydaje się wartością bardzo przeciętną. Tyle, że musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, wszystkie testy, które ja widziałem, wskazują, że to przyspieszenie faktycznie jest dużo lepsze. Ono się nawet waha w granicach 9 sekund, 9 z kawałkiem, a odczuciowo mamy dokładnie to samo. Wciskając gaz do dechy, starając się ruszać szybko, szczególnie jak macie naładowany silnik elektryczny, wrażenia są zdecydowanie lepsze niż te 10,8. Rozwiązanie też jest, myślę, dosyć proste. Mianowicie silnik elektryczny przekazuje w zasadzie całą swoją moc praktycznie w każdym momencie i to jest ważne na przykład podczas ruszania, także zupełnie nie będziecie mieli wrażenia tutaj bycia za wali drogą. Sytuacja zmienia się troszeczkę wtedy, kiedy na przykład wyjedziecie na autostradę i powiedzmy jadąc 140 na godzinę, po pierwsze nie możecie jechać wtedy już na samym prądzie, który zresztą starczyłby wtedy na może 30 km. Po drugie, no te 140 koni, czy może wtedy już nawet mniej, szału nie robi. I trzeba założyć, że mimo tego, że mamy tutaj silnik elektryczny, to nie jest samochód do jakichś szaleństw czy do wygłupiania się. Samochód zdecydowanie do spokojnej jazdy dla rodziny, ale na pewno nie żadna zawali droga ani jakiś muł, który będzie Was denerwował. To zdecydowanie tak nie jest. To, do czego ja mogę mieć delikatne zastrzeżenia, to skrzynia, co może dziwne, bo ja DCT dwuskrzydłową skrzynię od Kii uwielbiam. Uważałem zawsze, że to jest fantastyczna skrzynia, a moje zastrzeżenie dotyczy tego, że jest to skrzynia sześciobiegowa. Trochę jest to dziwne, bo przecież Kia ma siedmiobiegową przekładnię,
I myślę, że ona tutaj sprawdziłaby się jeszcze lepiej. I druga rzecz, nie mamy tutaj łopatek, które może nie służyłyby nawet do zmiany biegów, ale nie mamy tutaj trybów rekuperacji. Także jeśli ktoś lubi albo chciałby mieć rekuperację, po prostu odzyskiwać sobie tą energię bardziej, zwiększając czy zmniejszając jej poziom, no to tego tutaj nie ma i w sumie dlaczego nie jestem w stanie odpowiedzieć. Sama jazda na silniku elektrycznym natomiast jest bardzo przyjemna. Zasięg, który możecie pokonać według producenta, to 57 km. Mnie się to ani razu nie udało. Jestem skłonny stwierdzić, że to jest bliżej 50 km w mieście, niecałych 40 na trasie podczas szybszej jazdy. Ale to jest i tak wartość wystarczająca. Nie chcę też poświęcać nie wiadomo ile czasu w trakcie tego testu, aby rozwodzić się na całym sensem pluginów, ale oczywiście trzeba tutaj wspomnieć, no to zdecydowanie jest samochód dla kogoś, to też już wiele razy mówiłem, kto po prostu ma możliwość ładowania się w domu czy w firmie. Ponieważ ładowanie na szybszej ładowarce trwa 3 godziny, jak podłączycie sobie do kontaktu obok smartfona a ten samochód, co trochę dziwnie dziś wygląda, no ale taka jest rzeczywistość, no to będzie to trwało już około 5 godzin. I tak jak mówię, jeśli macie możliwość, aby robić to codziennie w domu, no to w zasadzie jeżdżąc do pracy możecie jeździć non-stop na prądzie. I wychodziło mi na to, że przejechanie tych deklarowanych 40-50 km kosztuje 4-5 zł. Co nawet jak kolejne 50 przejedziecie już na samej benzynie, no to robi się to bardzo ekonomiczne. Tutaj są podawane często wartości spalania na poziomie tam 2-2,5 litra. Oczywiście da się to zrobić, jeśli będziecie baterię ładowali cały czas, ale co ciekawe, ta bateria po pierwsze nie rozładowuje się nigdy do zera. Po drugie, jazda na przykład po Warszawie, która do najekonomiczniejszych nie należy, nawet jeśli macie rozładowaną baterię, to jest około 6 litrów, 6,5, co jest wartością kapitalną tak naprawdę. Jazda szybką trasą, gdzieś po autostradzie, no to już będzie to powiedzmy 7 litrów, może troszkę więcej. Ale takie średnie spalanie tego samochodu możecie przyjąć na poziomie około 5-6 litrów. Także te wyniki są naprawdę spoko. No tyle, że oczywiście wiąże się to z zakupem samochodu, co rozwinę troszkę na samym końcu. Wersję plug-in możecie rozróżnić przede wszystkim po tym przycisku, który mamy tutaj obok skrzyni biegów. Ma on 3 tryby, czyli tryb elektryczny, wiadomo, jedziecie sobie cały czas na prądzie. Mamy tryb automatyczny, gdzie samochód sam decyduje i mamy tryb hybrydowy, gdzie w zasadzie można powiedzieć, że jedziemy cały czas na benzynie. Silnik elektryczny w jakichś tam sytuacjach jest dołączany, ale z tego co ja zauważyłem, to zasięg mi w zasadzie podczas jazdy na trybie hybrydowym nie spadał. Także i zdecydowanie słychać, że włącza się wtedy silnik. Tutaj nie jest tak, że to się odbywa kompletnie bezszelestnie, ale też nie jakoś mocno mi to nie przeszkadzało. Zatrzymajmy się może w tym momencie troszeczkę we wnętrzu samochodu. Tak jak powiedziałem, że miejsce w bagażniku zostało troszeczkę pomniejszone, to już samą przestrzeń wewnątrz można zdecydowanie pochwalić. Mnie tutaj w żadnym momencie niczego nie brakowało. Zobaczcie, jak wygląda przestrzeń, gdy siądę sam za sobą, 182 cm. No zdecydowanie niczego nie brakuje. Pozycja za kierownicą jest dosyć wygodna. Można mieć pewne zastrzeżenia do foteli, ale ciężko mi się wypowiedzieć na temat jakiejś trasy, takiej powiedzmy 800 km, bo nie udało mi się tym razem takiej pokonać. To, za co należy na pewno Sida pochwalić, to to, że mamy nawiewy na tylną kanapę, co już też wiele razy mówiłem, powinno być w każdym aucie, ale jak wiecie, no niestety tak nie ma. I bardzo podobają mi się zegary, na których możecie oczywiście dostrzec dwa baki, a w zasadzie bak paliwa oraz naładowanie po prawej stronie baterii. Jedna rzecz, która mi się w tych zegarach nie podoba, to to, że w żadnym z ustawień nie mamy obrotomierza, a to by się zdecydowanie przydało. Przynajmniej ja nie znalazłem. Ale nawet w sporcie tego obrotomierza brakuje. Co tak jak mówię, fajnie byłoby, żeby on był. No bo na przykład nie dam rady w tej chwili nagrać Wam, jak samochód zachowuje się przy 90, 120, 140. No bo jakie te obroty są, nie wiadomo. Samo wykonanie środka, to też już wiele razy mówiłem. Kia naprawdę kompletnie nie ma się czego wstydzić w stosunku do rywali. W zasadzie do żadnego z rywali. To nie jest może mistrzostwo świata, ale jakość tych materiałów jest na bardzo wysokim poziomie. Tutaj nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy. To jest oczywiście w miarę nowy samochód, 16 tysięcy, ale same odczucia wizualne i dotykowe są bardzo dobre. Ten przeskok kij trzeba po prostu za każdym razem docenić i ja to robię, bo po prostu na to zasługują. Takie rzeczy trzeba zauważać i może rozwiewać też w głowie osób, które zatrzymały się gdzieś tam na poprzednich modelach. Jedyna rzecz, która w środku praktyczna nie będzie, to piano black, którego jest dosyć dużo. Ja też zawsze używam takiego stwierdzenia, że to rysuje się od patrzenia. Sam miałem z tym do czynienia gdzieś tam w swoich samochodach, więc wygląda super. W użytkowaniu najtrwalsze pewnie nie będzie. No nawet tutaj, zobaczcie, tego jest dosyć dużo. I jeśli jeszcze szukamy jakichś wad, to do pewnego minusa możemy zaliczyć to, że bak jest niewielki, bo jest to tylko 37 litrów.
I o ile w trakcie takiej jazdy, jak jeżdżę teraz, na przykład odbierając samochód, miałem tego zasięgu prawie 800 km przy naładowanej baterii, to już jadąc w trasę wiadomo, że nie będziecie co 50 km tankować. I jeśli spalanie wzrośnie na te 7,5 litra, no to łatwo przeliczyć, że zasięg spada poniżej 500 km, co już jakieś rewelacyjne nie jest. Szczególnie, że mamy tutaj oszczędną jednostkę, więc gdyby ten zbiornik miał powiedzmy 50 litrów, no to zasięg byłby już fantastyczny. No ale zawsze coś za coś. Także wiecie już, jak wygląda mniej więcej ten samochód. Jeśli chodzi o design, ja uważam, że to jest jeden z najbardziej atrakcyjnych samochodów w wersji kombi, co też najbardziej oczywiste nie jest. Oczywiście nie ma podejścia na przykład do Proceeda, ale ogólnie w stosunku do rywali zupełnie, ja uważam, że ten samochód naprawdę jest atrakcyjny wizualnie, ale to jest bardzo indywidualna kwestia. To, co już nie do końca podlega ocenie, bo po prostu skupimy się na faktach, to cennik. Być może test tego samochodu trzeba by było w ogóle zacząć od tego, ale robię to zawsze na końcu, więc trzymajmy się tego. Jeśli chcielibyście kupić sobie Seeda w wersji plug-in, musicie na to przeznaczyć przynajmniej 128 tysięcy złotych. No prawie. I tutaj mamy dwie wiadomości. Dobrą i złą. Dobra jest taka, że jak sobie zaczniemy szukać tańszego plug-ina na rynku, no to albo będzie ciężko znaleźć, albo po prostu nie znajdziemy. Ja starałem się poszukać i wyszło mi na to, że to jest najtańsza hybryda typu plug-in na rynku. Co ciekawe, to nie jest malutki samochodzik klasy A czy tam B, jakieś autko miejskie, tylko to jest duży, no a przynajmniej normalnych rozmiarów, samochód dla rodziny, tym bardziej, że jest to kombi, więc można stwierdzić, skoro używamy słowa najtańsza hybryda typu plug-in, że ta cena jest dobra. Ale mamy oczywiście drugą stronę medalu, a tą drugą stroną medalu jest to, że dokładnie taki sam samochód, również w wersji L, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że jeśli chcecie plug-ina, to wskakujecie od razu na wersję L, czyli już dość dobrze wyposażoną. Nie będę się o wyposażeniu rozwodził, bo to możecie szybko sprawdzić. Ale jeśli chcecie dokładnie taki sam samochód, również z automatem, co ważne, siedmiobiegowym, z benzynowym silnikiem 1.5 turbo o mocy 160 koni już tym razem, na papierze też dużo szybszym, nie spalającym jakichś ogromnych ilości paliwa, to wystarczy, że na zakup takiego samochodu przeznaczycie 100 500 zł. Katalogowo oczywiście. No i teraz pytanie, to jest prawie 30 000 zł różnicy. Trzeba oczywiście powiedzieć, że odrobienie tej różnicy w mniejszym spalaniu, tyle że oczywiście musimy pamiętać, że przecież ten prąd raczej za darmo mieć nie będziemy, no chyba, że ktoś ma taką możliwość, no ale raczej więc większość osób będzie musiała jednak za to napełnienie baterii zapłacić. Mniej niż za paliwo, ale ile musielibyśmy przejechać, aby ta różnica się zwróciła i ile lat musielibyśmy jeździć. Także jest dość oczywistym, że to nie jest samochód, który przyniesie nam jakieś oszczędności, no bo musimy go najpierw kupić. Po co zatem jest taki samochód? Oczywiście brutalna odpowiedź jest taka, że większość, czy może wszystkie firmy motoryzacyjne zostały zmuszone do wprowadzenia tego typu napędów przez nowe normy emisji spalin i tutaj jakby można oczywiście udawać, że tak nie jest, mówić o ekologii i tak dalej. Ja oczywiście będę miał swoje zdanie i tak jak powiedziałem, to się z niczego nie wzięło. Tyle, że jeśli ktoś chciałby mieć taki samochód i nie jest jego głównym celem to, że o, zaoszczędzę tu 2 zł na 100 km, tu 2 zł, tylko ma inne powody. Nieważne, czy to jest już ta ekologia, nie wnikajmy tutaj jakoś mocno w ten temat. Czy jest to po prostu przyjemność z jazdy, bo tym samochodem naprawdę jeździ się bardzo przyjemnie, to mimo pobudek, dla których powstał ten samochód, czy wszystkie inne pluginy, ja taki samochód zdecydowanie jestem w stanie polecić, bo jeździ się nimi naprawdę mega przyjemnie. I uważam, że żeby się móc wypowiedzieć na taki temat, to trzeba takim samochodem pojeździć na przykład przez tydzień, bo jedna jazda w salonie jeszcze ze sprzedawcą nie powie Wam nic. Mając taki samochód pod oknem, ja powiem szczerze, że cieszyłem się, co nie jest oczywistością przy każdym samochodzie, to przy tym cieszyłem się tak naprawdę na każdą jazdę i uważam, że na ten moment, to też już parę razy mówiłem, ja bym się bał kupić z elektryka jako główny samochód do domu, bo mimo, że miałem już ich ileś na testach, ani razu nie odważyłem się na pojechanie na przykład z rodziną nad morze, bo po prostu nie chciałem ryzykować. Tutaj takiej zagwozdki nie macie. Chcecie jeździć na prądzie codziennie do pracy, to jeździcie. Chcecie pojechać, nie wiem, do Chorwacji, to jedziecie do Chorwacji, kompletnie niczym się nie przejmując. Także tutaj najważniejszym elementem jest to, czy po prostu chcecie mieć dokładnie taki samochód, bo jak zaczniecie sobie to liczyć z kalkulatorem, to nigdy Wam nie wyjdzie, że to jest opłacalna zabawa. I tyle. Musicie po prostu lubić i chcieć mieć tego typu napęd. Każde inne tłumaczenie moim zdaniem będzie troszkę naciągane i troszkę na siłę, bo ja nie jestem w stanie dzisiaj znaleźć takiej sytuacji,
aby zakup tego samochodu przy tak ogromnej różnicy miał ekonomiczny sens. Tym bardziej, że nawet diesel, jeśli jeździcie dużo w trasę, tym bardziej jak jeździcie w trasę, no to diesel też z siedmiobiegowym, dwusprzęgłowym automatem będzie kosztował 107 tysięcy, czyli nadal 20 tysięcy mniej. Przepaść. Kończąc i podsumowując, naprawdę mega udany samochód. Ja się dwoma rękami podpisuję pod kartką, polecam. Może nie odnośnie samego plugina, bo to jest, tak jak powiedziałem, mocno indywidualne i dla specyficznego klienta, ale sam samochód jest naprawdę kapitalny. Zupełnie nie zmieniłem o nim zdania, wręcz się utwierdziłem po ostatnim tygodniu. Naprawdę fantastyczne auto. Ja dziękuję za dzisiaj standardowo. Wbijajcie na Instagram, jeśli macie jakieś pytania. Tam złapiemy się najszybciej. A ja zapraszam na kolejne testy i żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć!